Siemanko, z tej strony Rozkminator, witam w kolejnym odcinku Pegasusa Dupazusa. Na samym początku dwa ogłoszenia parafialne. Założyłem fanpage oraz drugi kanał. Linki do obu tych rzeczy znajdziecie w opisie. Właściwie to trzy ogłoszenia parafialne, bo na samym początku to chciałem wam podziękować za pozytywny odbiór poprzedniego, pierwszego odcinka Pegasusa Dupazusa. Obejrzało go więcej ludzi niż ostatni odcinek do dupy, co mnie nieco zasmuciło, ale ucieszyło mnie bardzo wasza wyrozumiałość wobec mojego hejtu do Pegasusa oraz moich argumentów na ten temat. Podaliście też zresztą swoje, wywiązała się ciekawa dyskusja, no i w kolejnych odcinkach mam nadzieję, że będziemy zgłębiać ten temat. Wchodząc nieco szybciutko w temat tych dwóch ogłoszeń parafialnych, co do fanpage'a, no to sprawa jest chyba jasna, możecie kliknąć, polubić, takie tam. Jako, że kilka osób już się zaczęło o to pytać, to stwierdziłem, że wzrosła potrzeba na założenie takiej rzeczy. No i w momencie, kiedy tam sobie wejdziecie, to znajdziecie też tam link do pierwszego posta na moim nowym, znaczy drugim kanale Elektor Skansen Extras. Ponieważ jak każdy zajebisty kanał, stwierdziłem, że potrzebny jest mi też kanał, gdzie będę mógł umieszczać różne bonusy i pierdoły. No i z tym jest poniekąd związany też Pegasus Dupazus, ponieważ po pierwszym odcinku, mówię, bardzo fajnie przyjętym, pojawiło się kilka głosów na temat tego, żebym przerzucił się na emulator, albo może nagrywał z telewizora. No i tak, co do przerzucenia się na emulator, to ja jestem za, na inny emulator. Będę nagrywał inne gierki do Pegasusa Dupazusa na Wii po prostu. Natomiast testowo chciałem wam też pokazać, jaki udało mi się prymitywny setup zrobić do ustawienia, czy ustawić do nagrywania mojego Subora D99 na żywo, jako że mój grabber ma z nim problemy, no i wygląda on właśnie o tak. Tak więc no, nie siedzę niestety przy swoim Pegasusowym kąciku, ale siedzę za to przy swoim głównym kąciku. No i tutaj jest podłączony ten nieszczęsny Subor, który przez ośmiornicę rozdzielaczy podłączony jest z jednej strony do tego telewizora, a z drugiej do tego. I tutaj właśnie będziemy sobie nagrywać główną część gameplayu do tych odcinków. No i jak widzicie, no, ten sposób nagrywania może dla niektórych być oldschoolowy, retro i fajny, ale dla większości będzie po prostu wieściacki i żenujący. Tak więc dla największych fanów Pegasusa i najbardziej wytrwałych hardkorowców zapraszam na subskrypcję tego drugiego kanału, gdzie będą pojawiać się właśnie takie pierdolety nagrywane w ten sposób. Jakieś zakulisowe pierdoły typu unboxingi, jakieś rzeczy i tak dalej i tym podobne. Natomiast nie tracąc więcej czasu, przenoszę się do małego okienka i dzisiaj będę lamił w Castlevanię i opowiadał wam moją przeraźliwą historię związaną z tą grą. Otóż, jak wiecie, ja za dzieciaka nie miałem Pegasusa osobiście. Polegałem na kolegach z Pegasusami oraz miejscowym klubie, gdzie można było zapisać się na granie na Pegasusie. Polegało to na tym, że były zapisy, babka w takim zeszycie zapisywała dzieciaki z całego osiedla. I można było sobie tam dwa razy w tygodniu chyba przyjść na godzinę, czy tam na pół godziny. Ewentualnie można było się zgadać z drugą osobą, która też miała pół godziny i połączyć to w godzinę grania wspólnego. No i stąd też wywodzi się jeden z moich argumentów co do hejtu do Pegasusa, bo wszyscy, jak mówiłem, chcieli grać w Mario i w Tsubasę, i w Mario i w Tsubasę. A ja chciałem grać w kontrę i bardzo ciężko było kogoś namówić wtedy, żeby w kontrę zagrał. Natomiast no, przychodziły też tam dzieciaki, które miały Pegasusy w domu, ale którym rodzice wyznaczali czas na granie czy coś takiego. No i przychodziły też ze swoimi kartridżami czasem. Czasem jak się udało dorwać takiego dzieciaka, to można było pograć w jakąś inną grę przynajmniej. No i pamiętam, o, jaki błąd! Czyżby mój Subor nie mógł podołać tej grze? Resecik. Aż ty, dziadu. Jeszcze raz. Gram w Castlevanię. O, niedobrze. Gram w Castlevanię w wersji z kartridża 150 w jednym. No i jak mówiłem, ten mój Subor jest ok, ale
Nie powiem, żebym był nim jakoś super kureczko zachwycony, ponieważ potrafi właśnie wywalić takiego rodzaju błędy przy kartridżach, z którymi moje FanStation 3 nie miało problemu. No, na szczęście dźwięk nie jest rozjechany. Jest w innej prędkości niż oczywiście powinien być, no ale to już chyba, jak mówiłem chyba niejednokrotnie, problem pegaziarzom bodajże znany z tego co pamiętam, właśnie z tego klubu. Między innymi, gdzie nierzadko było tak, że ktoś przynosił grę i później po latach się okazywało, że słyszałem melodyjki z tej gry w zupełnie innych prędkościach niż oryginalnie one powstały. No i wracając właśnie do tamtych okolic czasowych, za którymś razem jakiś dzieciak przyniósł kartridż, którego udało mi się dorwać nawet i pograć przez całe 5 minut i pamiętam, że nikt w klubie nie chciał w to grać, bo gra była jakaś taka dziwna, no nie, bo nikt nie wiedział, o co w niej chodzi. Mi się gra zajebiście podobała, ponieważ był jakiś koleś z biczem, jakieś nietoperze, jakieś zombiaki na nas atakowały, no nie, jakieś psy tutaj czy coś. Chodziło się po jakimś takim zamku Drakuli czy czymś. No i generalnie stwierdziłem, że wow, to jest przynajmniej jakaś jedna zajebista gra na tego Pegasusa oprócz kontry. Nie, tylko oczywiście nikt nie chciał w to grać. Problem? Problem był taki, że w tej grze serduszka nie odnawiają zdrowia. I wszystkie dzieciaki były tym tak skołowane, że nikt nie chciał w to grać po prostu, bo to gra jest głupia, kurwa, zbieram serduszka i zdrowie mi się nie odnawia. No nie? I pamiętam, że tego dzieciaka tam tylko raz jakoś przyczaiłem, ponieważ on był w zupełnie innej części osiedla i ja tam w ogóle nie wiedziałem, kto to jest. No i o grze zresztą przyznam się, że dosyć szybko zapomniałem, ponieważ, no mówię, nie posiadałem Pegasusa, nikt inny tego kartridża już później nie widziałem, żeby miał. O, a co to za glitch? Ta woda święcona nie powinna się tam pojawiać raczej. Ty su, Boże, jesteś kurwa trochę zjebany. Mówię, zapomniałem o niej po jakimś czasie, dosyć szybko, ale przewijamy 15 lat później, słuchajcie, okolice 2009 jakiegoś roku, odkrywam Angry Video Game Nerda rozpoczynam oglądanie jego wideów. I po obejrzeniu kilku jakichś tam aktualnych, to było w okolicy, nie wiem, 20 odcinka chyba, zacząłem oglądać też jakieś archiwalne jego odcinki. No i pierwszym filmem Angry Video Game Nerda była Castlevania 2. I kiedy tylko zobaczyłem tę Castlevanię, to zaczęło mi się coś jakby tak przypominać. I w jednym momencie jest w Castlevanii jest taka mechanika, że tam serduszka, o ile we wszystkich Castlevaniach serduszka, o kurwa, wziąłem topór, przecież zatrzymanie czasu jest lepsze na tym, no nieważne. Ponieważ we wszystkich Castlevaniach mechanika polega na tym, że serduszka służą za amunicję do naszej broni specjalnej, to w Castlevanii 2 serduszka służyły jako waluta do zakupów w sklepie, jakoś tam w mieście i tak dalej, bo ta Castlevania była dość tak dziwnie chujowa, jest ta Castlevania 2, no po prostu dziwnie jest zrobiona. I zaczął narzekać tam właśnie na to, że w odróżnieniu do innych Castlevanii tutaj serduszka nie odnawiają zdrowia, po prostu tym bardziej niż we wszystkich innych częściach. I mnie tak nagle tknęło, że tak, ej, grałem za dzieciaka w taką grę na tym Pegasusie, taka jedyna w miarę fajna, no nie, Castlevania. I od tamtej pory dowiedziałem się o Castlevanii właściwie. Dzięki nerdowi, który przypomniał mi o tej jednej małej przygodzie za dzieciaka. Zacząłem sobie szukać coś więcej o tych grach. Miałem już wtedy PSP i bodajże już Xboxa nawet, tak więc i PS2, więc emulatory już nie były mi obce. Tutaj się woda święcona nie przyda. Jako no, mogłem sobie się już zapoznać ze wszystkimi częściami na emulatorach. Jako jeden z błędów, który popełniłem jako początkujący poszukiwacz, było to, że poszukałem sobie w internetach, jaka część Castlevania jest najlepsza. I wyskoczyła mi informacja, że jest to Symphony of the Night, która no, ma swoje walory zapewne. Zresztą ja ostatnio po swojej fazie metroidowej pyknąłem sobie tak rozpoznawczo
kilka tych Castlevanii późniejszych, typu Aria of Sorrow, które są też w takim metroidwaniowym stylu. I cholera, nawet zaczęły mi się trochę podobać. Tak więc Symphony of the Night jest ok, ale dla bardziej zaawansowanego gracza, że tak powiem, ponieważ dla początkującego zapoznawacza się z Castlevaniami będzie cholernie ciężka do ogarnięcia. Plus ma ten wkurwający motyw z ekranami loadingowymi pomiędzy śmierciami. O Jezu, no potrafi być strasznie irytująca ta gra. Dlatego pominąłem z początku te pierwsze SNES-owe wersje i zacząłem od tej Castlevanii na PlayStation. Uff, nie! No i nie powiem, nie wciągnąłem się na samym początku za bardzo. Stwierdziłem, że o Jezu, jakie gówno. Beznadzieja, czym on się tak podniecał. Ale po jakimś czasie James Rolfe zrobił taką poglądówkę po Castlevaniach, czteroodcinkowy maraton. I tam przedstawił wszystkie te 8 i 16-bitowe części i straszliwie podniecał się czwórką, którą jak popatrzyłem na to jego wideo, no to wyglądała faktycznie zacnie. Z tą myślą odpaliłem emulator SNES-a i, że tak powiem, moja przygoda z Castlevanią zaczęła się na nowo, ponieważ czwórka... Och, kurwa, asy zrobiłem. Ponieważ czwórka jest po prostu mistrzowska. Faktycznie, tu się muszę z Jamesem Rolfem zgodzić i przyznaję też trochę, że nie jestem do końca w tej kwestii być może obiektywny, ponieważ on tej grze tak nasłodził, że mogło to wpłynąć na późniejsze moje pojmowanie tej serii. Aczkolwiek z kilkoma jego tezami się nie zgadzam, bo na przykład Dracula X na SNES-a mi się naprawdę podoba dosyć mocno, w odróżnieniu od Rondo of Blood na TurboGrafx 16, który jest chwalony jako taka super zajebista Castlevania, a mi jakoś tak nie podszedł za bardzo. Dobra, tutaj muszę się skupić, bo ten fragment jest przejebany. Pauza. Po co zmieniłem na wodę święconą? Nie, źle, zawsze się zaczynam w tym momencie, kurwa. To jest zły pomysł. Dobra, może się uda. Jest, o Jezu, to jest jeden z najbardziej wkurwiających momentów w tych poziomach. Ups. Tak więc ja się na przykład Dracula X podoba mi się bardziej od Rondo of Blood. Natomiast z tych pierwszych Castlevanii 8-bitowych to zdecydowanie jedynka jest moim zdaniem najfajniejsza. No bo dwójka to wiadomo, to krab, a przynajmniej trzeba być jakimś naprawdę solidnym fanem tej serii, żeby tą grę polubić. Natomiast trójka niby jest zrobiona znowu w stylu jedynki, ale jest jeszcze trudniejsza chyba, co jest ciężkie do ogarnięcia, bo ta jedynka jest przejebana nawet. W dodatku ma jakieś tam dodatkowe postacie i te levele są jakieś takie zakręcone, nie wiem. O ile Castlevania 1 to jest jedna z dwóch czy trzech gier na Pegasusa, w których zobaczyłem ekran końcowy, ponieważ przeszedłem Contra na pewno i przeszedłem Castlevania na pewno. Na emulatorach, przyznaję się, nigdy nie zrobiłem tego legitnie, ponieważ te gry są po prostu okrutne, jak mam lamerski Pegasusowy skill. A nie, doszedłem do niej z wodą święconą. Co ja jej tym zrobię? Rozgniecie mnie tutaj po prostu. Natomiast mówię, trójka jakoś tak... Przyszedłem jedynkę na emulatorze, natomiast do trójki już nie miałem serca nawet. Przyszedłem gdzieś tak do połowy chyba i olałem. Yeah! Udało się! Wow, nie jestem aż takim lamusem. Tak, no jedynka z tych części 8-bitowych do dzisiaj wydaje mi się najfajniejsza. No i wydaje mi się jedną z tych niewielu gier na Pegasusa, które wytrzymują próbę czasu do dzisiaj. Z tego względu, że mechaniki tej gry są właściwie powtarzane, były powtarzane w tych kolejnych częściach i są powtarzane do dzisiaj.
I generalnie zasiadając do tej gry obecnie nie czuję jakiegoś żalu i żenady. Z czego nie mogę powiedzieć o grach, typu, nie wiem, Balloon Fight na przykład, w które mógłbym pograć jeszcze tam za dzieciaka, ale dzisiaj, no ja nie wiem, jakoś nie za bardzo nostalgicznie jestem do nich nastawiony. Oż ty, szmato. Natomiast Castlevania jest całkiem spoko. Ciekawy jestem, ile uda mi się zajść na tym to sprzęcie. Muszę powiedzieć, że sam padł do Subora. Mam do niego zastrzeżenia. Mam do niego zastrzeżenia w postaci takiej, że ma wysokie i wklęsłe przyciski. Czego nie znoszę w padach. Pad do NES-a ma przyciski takie leciutko wypukłe. I gra się na nim dużo, dużo lepiej. Te po prostu kaleczą mi kant palca, no. O kurwa! Ekstra! Zajebiście! Po prostu kocham cię, Castlevania. No i to jest jedna z gierek na Pegasusa, które powiedzmy, że może żałuję, że mnie trochę ominęły. Aczkolwiek dużo bardziej w retrospektywie uważam, że bardziej żałuję, że ominęła mnie Super Castlevania 4 na przykład. Ponieważ no, to jest właśnie jeden z takich tematów, które mi zadaliście w komentarzach pod odcinkiem o kontrze. No, jak powiedziałem, że w pewnym sensie współczuję niektórym ludziom, że dorastali z Pegasusem i niektórzy powiedzieli, że nie ma czego współczuć. I no słuchajcie, ja rozumiem, że absolutnie nie ma czego współczuć z waszego punktu widzenia. I nie traktujcie tak do końca na poważnie. No nie, to jest w pewnym sensie bekowa opinia. Bo mówię, to jest w jakiś tam sposób przeniesienie tego, co pamiętam z tamtych lat. Czyli totalnie, wiecie, beki z Pegaza jako PC Master Race. I oczywiście ten pogląd jest przedawniony tak samo jak Pegasus, tak więc myślę, że to jak najbardziej do siebie pasuje. Natomiast mówię, niczyich wspomnień jakby nie wartościuje na minusie. Jeżeli ktoś mówi, że ma doskonałe wspomnienia z Pegaza i na nic by jej nie zamienił, to ja to jak najbardziej mu wierzę. I spokoj, nie chcę mu w żaden sposób tych marzeń, wiecie, zabierać i niszczyć. Tak więc... Mam nadzieję, że się w tym temacie rozumiemy. No... wow, udało się zaś tutaj. Mam nadzieję, że będzie jakiś checkpoint, bo coś czuję, że za chwilę zginę. O, dobrze, zegarek. Ile razy nie próbuję podchodzić do tej gry, to odkrywam, że coraz to inne bonusy, znaczy te bronie dodatkowe, coraz bardziej mi pasują. Zazwyczaj zostawałem standardowo przy krzyżu, później nastąpiła faza przechodzenia Castlevanii z toporem, a ostatnio jak pogrywam, to najczęściej używam właśnie zegarka, bo czasem jest przydatny. Chodź do groma. Co tu jest na końcu? Tutaj są mumie. Oczywiście zapewne niedługo będę musiał skończyć tą rozgrywkę, ponieważ nie jestem jakimś mistrzem w Castlevanii, jak powiedziałem, i zapewne zacznę umierać. No ale cóż, jestem zaskoczony, że doszedłem aż tyle na razie, bez pierdolnięcia padem o stół. O! Już gdzieś dochodzę, widać tam wieżę. O, no nie, kurwa. Już widzę, jak ich pokonam z taką ilością zdrowia. Czy to byś jakiś kurczak, a nie? Tak, panowie. A, jeszcze ekstra, jeszcze. Uwaga, bo z tym nożem będę latał. Dobra, może się uda z zatrzymywaniem czasu. Dawajcie, come on. O nie, zatrzymywanie czasu na nich nie działa. O, kurwa, to się zrobiłem. Super. Genialnie.
Oj, to nie był dobry ruch. To nie był dobry ruch. No kurwa, mam taki krótki biczyk. Jak ja mam tam do nich dojść w ogóle? Ech, ta gra jest okrutna. Jest zbyt okrutna. To jest właśnie też przekleństwo tych pegazowych gier. Są zbyt okrutne. Ech, już nawet nie chcę mi się próbować. Poddaję się. No, jest super, umarłem. Chodź tu, wrono, zajebnie. No chodź. No chodź, kurwa. No teraz to uciekło, no ekstra. Zobaczmy, może ich przejdę na jednym punkcie zdrowia. To było mistrzostwo. Mam dobrą pozycję, ale... co za ponury dowcip po prostu. Już coś im zrobię, aha. No chodź tu. Oczywiście, miałem szansę. No, ciekawy jestem, jak wypadnie jakość tego nagrania. Pod względem zgrywania Pegasusa z telewizora. Podejrzewam, że nie jest zbyt bombastycznie. Właśnie dlatego... No kurwa, będzie chyba lepiej normalnie zacząć level od początku i uzbroić się, niż próbować przechodzić od tego checkpointa. Mówię, no jakość podejrzana będzie nie bombastyczna, tak więc więcej takich rzeczy, jak ktoś będzie zainteresowany, to będę wrzucał na ten kanał bonusowy. To od tego momentu może zacząć być bardzo smutny i cichy let's play. Chodźcie tutaj. Może teraz mi się coś uda ugrać. No chodźcie, chodźcie. No nie. No co jest? No dawajcie. Umierajcie. O, jeden umarł. I? No, tylko mi... Jest! Yeah, jestem kurwa mistrzem w kasrywaniu. Do następnego poziomu. Ja to słuchajcie, podziwiam Retrosektora. Kurde, Retrosektor, masz mój kurde znak wulkański szacunku. Bo jak widzę, ile ty tych 8-bitowych gierek przeszedłeś, to. O panie. Ekstra, level z wodą. To będzie na pewno cudowne. O kurwa, i jeszcze tutaj omijałem moją ulubioną znajdźkę. Dobra, skacz. Czarno to widzę. Tu z nożem jakimś na nich mam latać, o matko. Chodź. Świetnie, każda znajdźka, którą chcę wziąć, mi spierdziela. Cudownie. Dobra. No, trzeba też przyznać, za to przyznać kasowaniu to, że jeśli dobrze pamiętam, to nie ma tutaj niczego w rodzaju game over. Tylko... jak zaraz znowu zdać pani skończyła. No, no nie, przepraszam, jest game over, ale jak weźmiemy continue, to no, zaczyna nas na ostatniej planszy. I tych continuousów jest liczba nieograniczona. Nie tak jak na przykład w przeklętej kontrze, którą da się przejść chyba tylko na 30 życiach. Noż ty, no ekstra! Matko, jaki ja jestem lamus tej gry. Dawaj to znaćkę. Uważam za śmieszne, że można przypadkiem zhakować te nietoperze, jeżeli... Kurwa! Jeżeli się odpowiednio... Jeżeli będzie się skakać podczas spawnu sprite'a, to nietoperze zacznie się spawnować o wyżej. Więc co, można sobie utorować w ten sposób ścieżkę. Dawaj, wyżej tam sobie się spawnuje, wyżej. Kurwa, nie udało się. No.
Najgorsze jest to, że... Dobra, jeszcze jest jedna sprawa, że czas. To jest wkurzające. Nie wiem po co, nie wiem kto wpadł na to, żeby w Castlevanii dawać ograniczenie czasowe. Jakiś sadysta. Czasem tutaj są niektóre takie fragmenty, że lepiej coś przeczekać. Ale nie, bo czas. No teraz mi nie spadła ta woda, tak? Święcona. Ten subor coś mi czuje, jak nic. Niby nie miałem o nim robić odcinka do dupy, ale coś czuję, że coraz bardziej się klasyfikuje. No, tamto też było wspaniałe. Super, chodzą sobie po ścianie. Ekstra. Oj, suborku, jeszcze się doczekasz. A, dotarłem jakieś kascenki? Nie, to tylko reszta poziomu, ale widać tam jakąś wieżę w stylu. No nie, prawie jak Oblivion. O nie, to. O nie, to. To najgorszy moment z tego poziomu. O nie. To jest przejebane. A, dobra, zapomniałem, że mam zegarek. Uff. No, trzeba przyznać za to temu padowi, że krzyżak działa całkiem dobrze. Bardzo rzadko robi niechciane ruchy do góry czy do dołu, tak więc granie w te gry nie jest tutaj jakimś... Nie, aż ty. Nie jest jakimś strasznym bólem. No nie, no kurwa. Nie mogę tak pozwolić, nie możesz mi tutaj zająć. Fuck! Właśnie to zrobiłeś! Ty dziwko! Dobrze, przynajmniej tutaj mamy restart. Po co ja się tak męczę z tą Castlevanią? Przecież wystarczyło pograć jeden poziom. Oh, goddammit! No, chodź tu. Nie! Widziałem też, że Retro Sektor ostatnio zakupił sobie bardzo fajny przewodniczek po NES-owych gierkach. Chyba nawet nie tylko NES-owych. Nintendo Power, jakiś taki zbiorczy. O cholera, nie mam tej. Nie mam żadnych znajdzie. Kurwa. Jakiś taki zbiorczy poradnik z wieloma grami Nintendo. Polecam w ogóle sobie zobaczyć ten film, bo to jest po prostu landryna dla oka. Ja nawet jeśli nie jestem jakimś mega fanem Nintendo, to jeśli chodzi o gry, to ich merchandise muszę przyznać, że jest zajebisty i zawsze był zrobiony świetnie. Tak więc, o super, pokonałem go i umarłem. Genialnie. Cudownie, zaczynam od początku, ekstra. Ta gra jest okrutna. Widziałem, że... Och, ty szmato, to moja ulubiona znajdźka. W którymś momencie, jak dotarł do Metroida, to powiedział, że ten, złapał też smaczka na tą grę. Cholera, muszę być pierwszy. Muszę ukończyć przed nim. Mam nadzieję, że ten cartridge mi niedługo z Metroidem przyjdzie już jakoś w tym tygodniu, ponieważ od kilku dni jest status accepted in Poland. Na trackingu, tak więc... że na dniach dojdzie. No i rozpocznie się. I właśnie pomyślałem sobie, że jak już podejmuje się takiego wyzwania jak przejście pierwszego Metroida na Pegasusie, no to wypadałoby to uwiecznić. No tylko, że no mówię, jakość tego z przymusu będzie co najwyżej taka, jaką widzicie w tym momencie. No, czyli niezbyt fascynująca. No i nie nadaje się, że tak powiem, jakościowo na ten, na główny kanał Elektroskansen. Tak więc na przykład jakieś takie pierdoły typu przechodzenie Metroida w całości, co zresztą no, zajmie pewnie tam ze 2 godziny czy coś, no bo pościągam sobie skany tych poradników, które ma Retro Sektor. Odpalę sobie jakąś całą mapę tego Metroida i tak dalej. No, skorzystam z, jak to za dawnych czasów bywało, właśnie z takich pomocy, nie z Let's Playa czy jakoś na YouTubie, tylko z
pradawnej mocy poradników. No i mówię, no, zapewne ze 2-3 godziny mi to zajmie, jak nie więcej. Tak więc no, taka kobyła, no, że tak powiem, na głównej to byłoby za wiele. O, no nie, kurwa, umarłem. A mogłem korzystać z zegarka, Jezu. Natomiast jeśli mi się uda tego Metroida przejść, no to będę bardzo zadowolony. Przeszedłem sobie ostatnio Zero Mission po raz drugi. Zrobiłem speedrun. Zajęło mi to 2 godziny z minutami. Tak więc też może kiedyś się jeszcze zbiorę i zrobię go po raz trzeci. Tylko tym razem już po prostu właśnie zrobię przejście całości. No ale to właśnie na takie pierdoły chciałbym przeznaczyć ten kanał dodatkowy. Kurwa, tylko że może powinienem go zapowiadać przy lepszej okazji niż przy wielkim masowym ataku małp. No a to tak w ogóle to nie są małpy, tylko hunchback, ci garbusy, tak, igory. No co? Dawać topór. Dawać to. Kurwa, nie wio. Czemu znajdźki znikają? Tak szybko. No nie, znowu nie ma sensu tego przychodzić od tego momentu. Dobra, jeśli spróbuję jeszcze raz, bo teraz moje kontynuacje już są na wykończeniu. Jeśli mi się nie uda, to będziemy kończyć. No to już chyba z pół godziny spokojnie zleciało. No a ja sobie... umarłem. A ja sobie jeszcze za chwilkę pyknę obiecane na bonusowy kanał Super Mario Bros. Gdzie postaram się opowiedzieć wam pewną zabawną historyjkę z ostatnich dni. Cholera, goddammit, umarłem już na początku. To nie ma sensu, jeśli już na początku umarłem, to już w ogóle się od razu pozabijać. Zdychaj, umieraj. Hop, hop. W ogóle to jest parodia, że koleżka jest takim łowcą wampirów, a woda go zabija. Nie wiem, co... Simon Belmont chyba się w te wakacje spędza w Vice City. God damn it, to bez sensu. Cóż, jak widać, jestem w stanie pokonać na legalu pierwsze 3 poziomy Castlevanii, natomiast z kolejnymi mam już gigantyczny problem. I zazwyczaj w tym momencie przesiadam się na emulator. Jako, że to jest zadanie na inną okazję, to wam tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie i żyjcie retro i szczęśliwie.